Idziesz dziś nad potok? Craig, a gdzie ty się wybierasz bez swojego zimowego stroju? Co? Mamo, ja idę tylko nad potok! Nie pójdziesz bez rękawiczek, kurteczki i oczywiście swojej czapki! O, mamo! Teraz jesteś gotowy, żeby iść nad potok! Błagam cię, mamo, czy to naprawdę jest konieczne? Tak, i to bardzo. Myślisz, że ta bluzinka wystarczy? Dziś jest zimno, mógłbyś się przeziębić. Nie przesadzaj. W tylu warstwach nie mogę się ruszać. A, szczególnie w tej okropnej czapce. Wyobraź sobie miły świąteczny dzień, kiedy będziemy mieć swoje prezenty. Wesołych świąt, Bonzi. Co chciałbyś dzisiaj zjeść, mój drogi? O, skoro Bonzi chce zjeść świeży nawóz, to świeży nawóz mój Bonzi dostanie. Dalej, do stajenki. Zanim pójdziesz, zadaj mi jakieś pytanie. Okej. Dlaczego błona komórkowa jest wybiórczo przepuszczalna? Jaka jest odpowiedź? Nie mogę powiedzieć. Rozbili się. I to tuż przed linią mety. Chwila, co jest? Zdaje się, że Craig wygłasza jakąś mowę motywacyjną. Przecież i tak już przegrali. A teraz wracają na górę? Oj, mam nadzieję, że zdają sobie sprawę, że i tak nie mają szans. Spójrzcie, pieńkowcy zjeżdżają z górki po raz drugi. Jak pięknie. Jesteśmy! Woo! Jesteśmy! Śnieg! JP, co się stało? Jak zapowiedzieli śnieg, włączyłem zrażacz na całą noc, żeby utrzymał się efekt. Niezłe lodowisko! A, co jest? Ależ tu zimno. Co tu się dzieje? Dlaczego nasz domek zamarzł? To spełnienie marzeń! Mroźna góra istnieje naprawdę! To niemożliwe! Drzwi zamarznięte! Okna też nie można otworzyć! Ten dźwięk chyba dochodzi z kuchni. Świąteczna. Szynka! Tofu! Ziemniaczki! Wow, to jak lód z mojej ojczyzny. Na pewno go nie skruszysz. Uga, zakład? Jak nie dasz rady, znowu zrobię ci trwałą. Już ci mówiłem, w tamtych czasach tak się nosiło. Oto grot! Złapałem. Hej, chyba coś tutaj zamarzło. Wyciągnę to. Grotmanie, wyglądasz jakbyś miał dwa nosy. Mogę klaskać. Thank you.